Witam Cię w kolejnym filmie, a Ci opowiem Ci, kiedy nie powinieneś spotykać się z dziewczyną, kiedy kobieta Cię wykorzystuje. Podam Ci parę takich sygnałów, które od razu świadczą o tym, że w związku, w relacji coś jest nie tak. I generalnie, jeśli to jest jeden taki sygnał, no to może jeszcze coś warto naprawiać, ale jeśli to jest parę takich sygnałów, które Ci tutaj przedstawię, co najmniej dwa, powinieneś uciekać z tego związku, z tej relacji, no bo niestety zepsujesz sobie życie. Związek i co gorsza, będziesz potem miał zły humor, tak? Pierwszy sygnał, który jest bardzo istotny i który często pojawia się w relacjach z kobietami, to jest to, że kobieta cię ignoruje. Idziesz z nią na imprezę, ty sobie myślisz, że jesteś jej facetem, że wszystko jest fajnie spoko i nagle ona tańczy z jakimś kolegą i się całuje, tak? Albo w ogóle się nie przedstawia znajomym jako swojego faceta, tylko mówi: no to jest ten Piotrek, taki kolega tam z klasy czy z pracy i tyle. Jeśli widzisz taki mechanizm, no to Ci mogę od razu powiedzieć, że coś nie gra, bo jeśli kobieta coś do Ciebie czuje, kiedy jest to zaangażowanie, to właściwie kobieta przechwala się facetem, przytula go, całuje, głaszcze, to jest mój Tomek, Robert, jest dumna z Ciebie, tak? Chce się pochwalić koleżanką, natomiast jeśli ona przedstawia Cię w formie kolegi w stosunku do swoich bliskich, znajomych czy rodziny, no to ewidentnie ona nie myśli o związku z Tobą i nie chce z Tobą być. Tego też powinieneś być świadomy, bardzo często ten sygnał jest widoczny na początku. Wy sobie uzurpujecie prawo do dziewczyny, że jednak może to się z czasem zmieni, może się tak powiedziało. Nic z tych rzeczy. Jeśli ona takie teksty już rzuca na początku, bądź pewien, że popełniasz jakieś błędy, albo to jest toksyczna dziewczyna, która się to bombawi, ale prawdopodobnie ty robisz błędy, dlatego ona cię też tak traktuje jak kolegę. Jak chcesz wiedzieć czego nie robić w takiej sytuacji, no to mówiłem kiedyś o tym w tym filmie jak nie być kolegą dla dziewczyny. Też kiedyś mi kursant właśnie opowiadał, że miał dziewczynę, niby wszystko było spoko, poszedł z nią do klubu, a ona się tam z jakimś tam brytyjczykiem potem całowała po kątach i w ogóle nie przedstawiała go jako swojego chłopaka. Także takie sytuacje też mają miejsce i zdecydowanie jeśli widzisz taki sygnał, no to powinna ci się zapalić czerwona lampka, czy w ogóle jest sens dalej w to wchodzić. Kolejny sygnał to jest to, że dziewczyna zbyt dużą uwagę przykłada do pieniędzy. Chce jeść w drogich restauracjach, mieć zbyt drogi samochód, pytać od razu, ile ty zarabiasz. Wiesz, to jest nic złego na początku, w sumie, jak Cię zapyta, ile ty zarabiasz. Tylko jeśli takich gdzieś tam dociekań z jej strony jest dużo, to no też świadczy o tym, że ona ma materialne nastawienie do facetów i chcąc, nie chcąc, szuka faceta, który ją będzie utrzymywał. I generalnie to się potem może mocno odbić na tobie, bo jeśli ty tam załóżmy w życiu sobie też potknieć się noga, nie wiem, biznes się skończy, coś takiego, no to potem ona diametralnie może zmienić do ciebie stosunek, nie będzie zainteresowana, pomimo tego, że niby gdzieś tam w tle były emocje, w tym roku miałem nawet takie szkolenie z odzyskiwania dziewczyny, przyjechał do mnie facet, który miał taką sytuację, niby wielka miłość, niby dziewczyna go kochała, ale zbankrutowała mu firma i go zostawiła praktycznie po. W paru miesiącach, od razu wyprowadziła się bez emocji, także jak widzisz coś takiego, że ona lubi za bardzo pieniądze, tak? lubi jeść w najdroższych restauracjach, emanować tymi pieniędzmi. Ja nie mówię, że dziewczyna ma sobie coś fajnego nie kupić, bo to fajnie, jak chce coś dobrego kupi, w czym dobrze wygląda. Natomiast chodzi mi tutaj o sytuacje ekstremalne, tak? kiedy ona chwali się koleżanką, ile ty zarabiasz, kiedy mówi, że ty masz takie i takie stanowisko, prowadzisz dobry biznes. To wtedy jednak tutaj też to może być symptom, że na Cię wykorzystuje. Tym bardziej jak się pyta, kiedy masz wypłatę, gdzie jedziecie na wakacje i jaki samochód kupisz. Tutaj to już jednak widać w takich sytuacjach ewidentnie, także uważaj. I kolejny taki mocny sygnał, po którym możesz sprawdzić, że ona w ogóle nie jest zainteresowana. To jest wręcz oczywiste. Mówisz do niej, przyjeżdżasz do dziewczyny, ona się bawi telefonem, tak, Facebook, Instagram i to cały czas tak robi, w ogóle nie poświęca Ci uwagi w rozmowie. Jak coś opowiadasz, to ma to gdzieś, i mówi: No dobra, skończmy już ten temat. Generalnie nie lubi z tobą rozmawiać. Jak takie sygnały dostajesz, no to niestety, ale to już jest tutaj grubo przewalone. To oznacza, że ona w ogóle nie jest zaangażowana, relacja jest na siłę, jest po prostu popsuta też można próbować to w jakiś sposób naprawić natomiast pytanie jak daleko to wszystko zabrnęło ewidentnie taki sygnał świadczy o tym że dziewczyna nie jest tobą zainteresowana i tak naprawdę też możecie wykorzystywać tym bardziej jeśli to jest czwarty sygnał ona cały czas chce coś od ciebie brać tak to mi kup telewizor nie wiem to już może śmieszny temat z tym telewizorem ale kup mi jakiś tam naszyjnik bransoletkę jakieś ciuchy Zabierz mnie tutaj, przywieź mnie do koleżanki, jeśli ona cały czas wymaga, a ty na przykład chcesz buziaka, chcesz do niej na noc przyjechać, popieścić się, i ona ci mówi: Nie ma takiej opcji, dzisiaj nie zasłużyłeś, to w tym momencie w tobie narasta frustracja, tak? takie podkurzenie, nerwy: dlaczego? Przecież ja się starałem, przecież ja jej pomogłem, przecież jestem dla niej dobry. I w tym momencie powstaje też taki mechanizm manipulacyjny kobiety, kiedy ona właśnie często wrzuca takie teksty, słowa o co ci chodzi no przecież ja jestem niewyspana czy tam w pracy byłam albo inna tego typu wymówka generalnie chodzi o to że ona też nie czuje do ciebie pociągu bo często źle zbudowałeś tą relację więc będziecie szukać różnych wymówek dlaczego się nie chce z tobą tam przytulać, pieścić, dotykać. Generalnie powie sobie co chce i tak tego nie zrobi i ty potem chodzisz podkurzony, bo zdenerwowany, bo przy każdej takiej sytuacji słyszysz to samo, że ona nie chce. I masz po jakimś czasie takie poczucie winy, że ty robisz coś źle, że w ogóle się prosisz o pocałunek, może za często faktycznie też chciałeś seksu, i to poczucie winy w tobie zaczyna się gotować i generalnie powoduje mocny spadek pewności siebie, poczucia własnej wartości. Potem po takich związkach facecie nie potrafią poznawać dziewczyn, zagadywać. To jest wynik właśnie tego prania mózgu w relacji przez kobietę toksyczną. Także jeśli zidentyfikowałeś wszystkie te sygnały. Uciekaj, zmień związek, daj sobie spokój, nie będziesz na pewno szczęśliwy. Jeśli natomiast część z tych sygnałów, no to jeszcze temat może jest trochę do przemyślenia. Natomiast te sygnały są na tyle mocne i silne, te, które tutaj podałem, że nawet jeden już taki sygnał może świadczyć o tym, że nie ma sensu dalej się w to pchać I naprawdę ja bym ci rozważył wybór innej partnerki do relacji. Tyle w tym filmie. Dzisiaj do północy. Emocjonalna rozmowa z dziewczynami, jak emocjonalnie rozmawiać, 60% taniej, wejdź tutaj, pobierz, do dzisiaj do północy ten nowy materiał z tego roku, jak emocjonalnie rozmawiać, dostaniesz właśnie 60% taniej, o północy kasuję tą stronę, dlatego pospiesz się, wejdź tutaj, korzystaj, wszystko dostaniesz na maila, jak mieszkasz za granicą, możesz kliknąć wiza, to jest taki przycisk na ofercie i wtedy możesz też kartą opłacić i nie ma problemu, dostajesz wszystko na maila, nawet jeśli jesteś po drugiej stronie oceanu albo gdzieś tam na wyspie. Wszystko dostaniesz na maila. Myślę, że warto skorzystać. 60% taniej do dzisiaj do północy i nauczysz się też jak emocjonalnie rozmawiać z dziewczynami, jak je nakręcać, jak nakręcić byłą dziewczynę, jak odzyskać zainteresowanie koleżanki. Też w taki sposób, że będziesz potrafił wzbudzić w niej te stany emocjonalne za pomocą rozmowy. Polecam i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!